Magnificencjo, panie rektorze, panie konsulu generalny, szanowni państwo, ja chciałem bardzo gorąco powitać wszystkich, którzy przybyli dziś do nas, do Międzynarodowego Centrum Kultury na wernisaż wystawy Transmigracje Mysłowski-Puntos. Szczególnie gorąco chciałem powitać pana profesora Adama Wsiołkowskiego, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Witam bardzo gorąco pana konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec, doktora Heinza Petersa. Bardzo się cieszę, że środowisko artystyczne Krakowa, środowisko Akademii Sztuk Pięknych jest tak znakomicie reprezentowane. Cieszę się, że jest z nami pan profesor Jan Pamuła w swojej nowej funkcji prezesa Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Witam wszystkich gości przybyłych na wystawę, ale w szczególności witam bohaterów dzisiejszego wieczoru. Przybyłego z Nowego Jorku do nas pana Tadeusza Mysłowskiego. Oraz pana Jani Konstantynowskiego Puntosa, którego wielu z nas zna i pamięta. Proszę państwa, nie jest przypadkiem, że wystawa Transmigracje otwiera rok naszego dwudziestolecia. Rok dwudziestolecia Międzynarodowego Centrum Kultury, które to dwudziestolecie będzie kulminowało okrągłym jubileuszem w maju tego roku. Myślę sobie, że transmigracje to jeden z istotnych toposów sztuki współczesnej. Transmigracyjne mechanizmy kreowania dzieła sztuki można odnieść do wędrówki, odradzania się idei, motywów, tematów, form ekspresji. Te mechanizmy szczególnie intrygująco jawią się w kontekście całej współczesnej kultury. Nosi ona dziś według Wolfganga Welsha znamiona transkultury, w której odrębności zazębiają się, przepływają, przekształcają, tworzą sieć swoistych kulturowych powiązań. I w tym sensie, to chcę właśnie podkreślić, transmigracje stają się nie tylko metaforą przebytej od roku 1991 przez nasze Centrum Drogi, ale może też zwierciadłem naszych współczesnych dylematów. Wystawa, którą za chwilę zobaczymy, konfrontuje dzieła dwóch artystów, których doświadczenie życiowe i doświadczenie twórcze wpisują się właśnie w kwestię transmigracji. Tadeusz Mysłowski jest polskim twórcą mieszkającym w Nowym Jorku. Jani Konstantynowski-Puntos to artysta pochodzenia macedońsko-greckiego, tworzący zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Obaj transmigrację pojmują nie tylko jako fizyczny aspekt przemieszczania się artysty i galeryjno-muzealny obieg jego dzieł, ale także jako migrację myśli, konotacji, źródeł inspiracji, pamięci. I myślę sobie, że spotkanie tych dwóch transmigrujących artystów właśnie tu, przy Rynku Głównym w Krakowie, przestrzeni, która od zawsze była przestrzenią transmigracji, winno nie tylko dostarczyć nam przeżyć czysto estetycznych, ale też pobudzić do szerszej refleksji nad fenomenem naszej współczesnej cywilizacji. Kuratorem wystawy Transmigracje jest pani doktor Monika Rydygier, którą chciałem teraz bardzo gorąco poprosić o słowo o wystawie i artystę. Bardzo proszę. Proszę państwa, już za chwilę w naszej galerii zobaczycie państwo pracę Tadeusza Mysłowskiego i Janiego Konstantynowskiego-Puntosa. Obaj panowie bardzo dobrze się znają, od wielu lat przyjaźnią się, no i mieli okazję parokrotnie razem wystawiać. Ale co jeszcze łączy obu artystów? Odpowiedzią jest właśnie nasza wystawa,
A kluczem do zrozumienia tych wyjątkowych relacji łączących obu artystów jest pojęcie transmigracji, sugerowane tytułem wystawy. Transmigracja jest tu w tym przypadku rozpatrywana w dwóch aspektach. Przede wszystkim jako dynamiczny i bardzo złożony proces kreacji dzieła, ale również bardzo dynamiczny i złożony proces kształtowania się tożsamości artysty. Obaj artyści mają pełną świadomość transmigrowania i to na dwóch poziomach, tej właśnie fizycznej, tego fizycznego przemieszczania, podróżowania, emigrowania, ale rozumują również na poziomie głębszym, mentalno-filozoficznym, jako próbę odradzania pewnych motywów, idei, tematów, odradzania pewnych źródeł inspiracji w swojej twórczości. Niewątpliwie to można odnieść do doktryny reinkarnacji, gdzie pewne byty odżywają, odnawiane są w coraz to nowych formach. I rzeczywiście taki rodzaj palingenezy odkrywamy w twórczości obu artystów. Dla Tadeusza Mysłowskiego istotne jest odradzanie tradycji konstruktywistycznej, motywów konstruktywistycznych. W jego pracach, w swoich pracach odwołuje się do tak wielkich nazwisk klasyków abstrakcji geometrycznej i konstruktywistów jak Malewicz, Mondrian, jak Kobro, Strzemiński, Starzewski, Berlewi. Jest to dla niego ważne źródło inspiracji. Ale nie tylko. Tadeusz Mysłowski od 40 lat mieszka w Nowym Jorku i to miasto ze swoją tektoniką, rytmem, geometrią jest dla niego niewątpliwym i bardzo ważnym źródłem, z którego nieustannie czerpie, by tworzyć swoje kompozycje, również trójwymiarowe i dwuwymiarowe. Ale skoncentrował się od paru lat na siatce geometrycznej, urbanistycznej siatce geometrycznej Manhattanu. Manhattan Grid odnajdujemy w szeregu jego prac tworzonych od kilkudziesięciu lat. Co najbardziej intrygujące jest w tych pracach to to, że Mysłowski transformuje siatkę geometryczną w formy coraz to bardziej organiczne. Szczególnie ostatnie projekty Manhattan Chairs są niezwykłe, ponieważ artysta odwołuje się zarówno do struktury geometrycznej Manhattanu, jak i organicznej struktury Manhattanu prehistorycznego. Z kolei Jani Konstantinowski-Puntos bardzo głęboko osadzony jest w tradycjach swoich korzeni rodzimych, czyli tradycji grecko-macedońskiej. W swojej twórczości odwołuje się nie tylko do tego, ale również do czasów, kiedy studiował, uczył się tutaj w Polsce, w Europie Środkowej. W jego instalacjach, które Państwo za chwilę zobaczycie, a są to cztery instalacje specjalnie przygotowane dla naszej galerii, Pokój Kopernika, Pole Medytacyjne, Ikonostas i Alchemikus, artysta bada dwoistość zjawisk, biegunowość, przeciwieństwa. I to, co szczególnie go intryguje, to badanie złożoności świata rzeczywistego wobec jego pozoru, cyfrowego pozoru, czyli symulakrum. Intryguje go również świat, przeciwstawianie świata zmysłowego wobec świata metafizycznego. Również intryguje go aspekt negatywu matrycy graficznej wobec pozytywu odbitki graficznej. Ale najbardziej istotne dla niego jest, wydaje się być, badanie mechanizmów współczesnej cywilizacji w relacji do tradycyjnych, wielowiekowych systemów etycznych, filozoficznych i religijnych. Szczególnie chciałam Państwu zwrócić uwagę na instalację Ikonostas, bo tutaj w pełni artysta odniósł się do swoich korzeni macedońsko-greckich, a przede wszystkim ujawnił swoją bardzo złożoną tożsamość transmigranta. Proszę Państwa, zanim oddam głos panu profesorowi Purchli i zaprosimy Państwa do galerii, chciałam bardzo serdecznie podziękować projektantkom aranżacji wystawy w swoim imieniu i w imieniu Anny Śliwy, która była organizatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękujemy pani Monice Bielak i pani Malwinie Antoniszczak za wspaniałą współpracę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani doktor nie tylko za komentarz kuratora, ale za głos, który był w jakimś sensie głosem artystów, jeżeli mogę tak powiedzieć, a na pewno dla artystów myślę, że jest słodką chwilą, kiedy są już, że tak powiem, tak głęboko analizowani i tak komentowani.
To, co jest istotną częścią naszego pokazu, to również muzyka. Ja bardzo cieszę się, że z nami jest pan Zbigniew Bargielski, twórca muzyki do pracy Tadeusza Mysłowskiego. Chciałem to podkreślić i bardzo gorąco pana powitać. Natomiast jest teraz rzeczywiście czas podziękowań i zacznę od pani dr Moniki Rydygier, naszego kuratora, ale chciałem też bardzo gorąco podziękować pani Annie Śliwie, która czuwała nad organizacją całej wystawy. A póki co, jeżeli artyści, jeżeli pani kurator pozwolą, to chciałbym wystawę uznać za otwartą i bardzo gorąco zapraszam wszystkich niespiesznie na pierwsze piętro do naszej galerii, a także na dach naszej sali konferencyjnej, ponieważ wystawa jest rozpięta na przestrzeni prawie 500 metrów kwadratowych, co mogę z dumą powiedzieć. Zapraszam wszystkich bardzo gorąco do obejrzenia wystaw. Dziękuję bardzo. Można tak?